My przedstawiamy swoją propozycję. W tej propozycji staramy się wzmocnić instytucjonalnie głowę państwa. A z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, staramy się zbudować na innych zasadach Senat. Pewna próba arystokratyzacji Senatu. Prawda? Czyli na przykład w Senacie są ci, którzy wcześniej zdobyli doświadczenie w różnych funkcjach publicznych. Ktoś powiedział, dlaczego wy jesteście przeciwko temu, żeby na przykład malarze, pisarze, filozofowie nie byli w Senacie. Ależ my nie jesteśmy przeciwko temu. Tylko my chcemy, żeby ci malarze, filozofowie, czy sklepikarze, czy kierowcy, czy każdy inny najpierw byli wybrani do jakiejś funkcji publicznej. I tam zapoznali się z pewnymi mechanizmami państwa. Żeby w Senacie nie uczyli się wszystkiego od początku, tylko żeby tę zdobytą wiedzę już przekuwali na pewną pracę jako w tej instytucji wyższej. Proszę Państwa, co gorsza, ja tu mam jeszcze kilka takich elementów, że elita polityczna właśnie sama podważa swój autorytet. Że elita polityczna sama podkopuje fundamenty swojego autorytetu instytucjonalnego, tych wszystkich działań, które są podejmowane choćby właśnie przez Platformę Obywatelską, która ma zniszczyć osobę i instytucję głowy państwa. Choćby Niesiołowski, to jest typowy przykład człowieka, który jest antypaństwowcem. Jest antypaństwowcem. Zwróćmy uwagę na jego taki cytat na temat prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Cytuję. Lech Kaczyński potrzebuje kuracji, która doprowadzi jego system nerwowy do porządku. Pytanie, czy to chwilowa zapaść, nerwica, czy trwałe uszkodzenie, które wcześniej czy później skończy się na komisji lekarskiej. Czy tak mówi marszałek, wicemarszałek Sejmu o swoim prezydencie, o prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej? To świadczy o tym, że jest to ktoś, kto nie szanuje w ogóle instytucji głowy państwa. W ogóle instytucji głowy państwa. Prawda? Wszystko jest. Każdy mechanizm, każdy instrument jest dobry, żeby uderzyć w prezydenta, żeby uderzyć w instytucję głowy państwa. I to jest to działanie, które podejmuje opozycja, nie zważając na dobro państwa i dobro obywateli. I niestety rola mediów w tym wszystkim jest skandaliczna. Jest skandaliczna. Proszę Państwa, media, które się kreują na kolejną władzę, rzeczywiście powinny spoglądać władzy na ręce. Ale mediom się wydaje, że one są właśnie ważniejsze, że one mogą kreować pewną rzeczywistość władzy. Po pierwsze, media stają się narzędziem polityków. Wchodzą w układy z różnymi partiami. Wchodzą w układy przede wszystkim z partiami lewicowymi, liberalnymi. Prawda? Bo tacy ludzie stoją za tymi mediami. Tacy ludzie finansują te media. To wzajemny interes, przepływ pieniędzy i zamiast za przepływ pieniędzy poparcie medialne. Czyli media dają się świadomie wykorzystywać do pewnej walki politycznej, czyli do obniżenia autorytetu także władzy. Po drugie, niektóre media, te tak zwane tabloidalne, jakieś super ekspresy czy fakty, można powiedzieć, żyją z niskich instynktów społecznych. Czyli pokazują z jednej strony faktyczne potknięcia przedstawicieli władzy, które są wyolbrzymiane do różnych rozmiarów, żyją tym, a po drugie mówią o pewnych zjawiskach systemowych jako czymś nagannym, zamiast tłumaczyć ludziom, że są pewne procesy w stylu demokratycznym oczywiste. No, proszę Państwa, Państwu nie podoba się na pewno, że politycy się kłócą. Ale przecież w systemie demokratycznym spór polityczny, kłótnia polityczna jest wpisana w ten system. Proszę Państwa, u nas i tak jeszcze się cieszą, bo się nie biją. W niektórych parlamentach się biją nawet ze sobą. Prawda? Natomiast oczywiście czym innym jest język debaty publicznej. Język debaty publicznej. I tutaj niestety jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, a to oznacza, że również słowa są swoistymi obrazami. To znaczy, dziennikarze już są tak wyszkoleni, tak wychwyceni, posłowie też, że posłowie wiedzą, jakiego użyć sformułowania, żeby to się dziennikarzowi spodobało. I dziennikarz daje barwne sformułowanie, a nie daje istoty rzeczy. Nie daje istoty problemu, o którym jest mowa. Ważne, żeby to było obrazowe, żeby to było ciekawe, żeby za tym się kryła jakaś sensacja najlepiej. Prawda?
I to są te elementy, które niestety są przez media realizowane. No i oczywiście kryzys władzy powoduje kryzys zaufania społecznego. Czyli to, o czym powiedziałem na samym początku. Wszystko to sprawia, działania władzy, te autodestrukcyjne działania elit rządzących oraz destrukcyjne działania mediów, to wszystko powoduje, że spada zaufanie obywateli do instytucji władzy, do partii politycznych, do konkretnych polityków. Bowiem alienacja władzy, traktowanie przez władzę społeczeństwa instrumentalnie powoduje, że ludzie się odwracają od władzy. Ale proszę Państwa, jak wspomniałem, władza jest utożsamiana z państwem. Jeżeli ludzie odwracają się od władzy, to ludzie również odwracają się do państwa. Jeżeli ludzie nie szanują władzy swojej, to przestają szanować państwo. Prawda? Jeżeli ludzie nie utożsamiają się z władzą, przestają utożsamiać się z państwem. Proszę Państwa, ludzie generalnie zaczynają odwracać się od polityki. Prawda? Mieliśmy taką sytuację, że prawda, ktoś popierał jakąś partię, nie był zadowolony, to poparł drugą partię. Ale dzisiaj mamy permanentny kryzys zaufania do całej elity politycznej. I czym się on objawia? Tym, że ludzie coraz rzadziej idą na wybory. Albo jak idą, to nie głosują dlatego, żeby kogoś poprzeć, bo mają do kogoś zaufanie, ale przeciwko komuś, żeby ktoś nie został wybrany. Prawda? Nie dlatego głosują, że popierają Platformę, tylko media taką, że tak się wyrażę, gębę dorobiły Kaczyńskim, żeby tylko Kaczyński nie dostał się do władzy, popierał Platformę. Ale i tu już w pewnym momencie następuje pewna granica wytrzymałości psychicznej i coraz więcej osób w kolejnych wyborach nie będzie w ogóle szło głosować. Powie, a niech się zagryzają sami, niech się kłócą sami, jedni są warci drugi. Prawda? Czyli tak naprawdę te partie będą miały szansę, które będą miały najbardziej trwały, najbardziej przywiązany elektorat. Ale poparcie dla poszczególnych partii, poszczególnych sejmów będzie coraz mniejsze. Będzie szło już nie 50% do wyborów, będzie szło 40%, 30% później. W tych lokalnych różnych referendach i wyborach ten procent jest jeszcze mniejszy. Gdzie jest ta granica legitymacji w systemie demokratycznym? Ilu obywateli musi pójść, żebyśmy uznali, że ta władza jest reprezentatywna dla społeczeństwa? Gdzie jest ta granica? Prawda, nikt na to pytanie nie odpowiedział, ale wszyscy sobie zdają sprawę, że w pewnym momencie władza przestanie być reprezentantem społeczeństwa. To jest, że rzeczywiście ona będzie wybrana przez garstkę i będzie rządziła dla garstki. Przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Proszę Państwa, ale to powoduje, że ludzie rzeczywiście przestają wierzyć rządzącym i przestają wierzyć w swoją przyszłość. W przyszłość swojego kraju, w swoją codzienność, w to, że będzie lepiej. Ludzie zaczynają popadać w totalny pesymizm. Prawda? Ten pesymizm, który dotyczył wyłącznie polityki, zaczyna się przekładać na generalnie pesymizm dotyczący warunków społecznych, warunków bytowych, warunków codziennych. Prawda? Jeżeli ludzie tracą zaufanie do władzy, która powinna być tym zwieńczeniem społeczeństwa, to zaczynają tracić zaufanie do siebie samych. Kryzys społeczeństwa w wyniku kryzysu władzy oznacza pewne rozbicie wewnętrzne struktury społecznej, dezintegrację społeczeństwa. Nie tylko oderwanie się władzy od społeczeństwa i społeczeństwa od władzy, czyli wzajemną alienację, ale również wewnętrzne rozbicie pewnych więzi i struktur społecznych. To się oczywiście rozpoczyna od rodziny, rozpad rodziny, później rozpad więzi społecznych, grup społecznych. Proszę Państwa, rzeczywiście władza była tą instytucją przez wieki, która spinała społeczeństwo, która spinała naród, która była zwieńczeniem struktury hierarchicznej państwa. Dzisiaj żyjemy w świecie ruin. Żyjemy w świecie ruin i tylko nasze mądre wybory i nasze mądre zaangażowanie i nasze świadome wybory. Ja zawsze mówię wszystkim, ludzie, nie ulegajcie mediom, tylko miejcie własny rozsądek. Prawda? Czyli społeczeństwo, jeżeli władza nie jest w stanie sama się uzdrowić, społeczeństwo od dołu, działając, prawda, odwołując się do pewnych naturalnych instynktów samozachowawczych, musi spróbować wpłynąć na zmianę kształtu tej władzy i zgodzić się na pewne reformy systemowe, reformy ustrojowe, które spowodują, że uda się na nowo odbudować władzę, na nowo zbudować
autorytet władzy, abyśmy wszyscy byli dumni i z władzy, która nami rządzi, i z państwa, w którym żyjemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.